Z tej strony Mafia Solec i witam bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. I kurczę, patrzcie za mną, piękne tereny jakie są. No kurde, no ten samochód, chyba tego Golfa dobrze poznajecie. Wieje dzisiaj, nie będę mówił jak, więc no to pewne, że znajdujemy się w Mokrzynie. Hizdy, gwizdy słychać z dala, to Przemek case'em zapier. No słuchajcie, doszło to do takich pięknych czasów, których myślałem, że nie dożyję generalnie i że pojawią się tu takie maszyny. No ten, co tu robi robotę, nie? Case MX 270, no to już jest naprawdę kawał maszyny. Z przodu nie patrzcie na ten obciążnik. Zresztą ja wam nie muszę mówić, teraz posłuchajcie tego. Engine sound po prostu, engine sound. Co masz z tyłu? Z tyłu testy. Testy, generalnie agro masz. Runner 4 metry, 13 łap. No i tu już bezorkowiec typowy. No nie mogę się nadziwić, po prostu nie mogę się tego dźwięku nadziwić. Jak tak ze zbronkiem stanęliśmy, mówię, ja pierdzie, wyobraź sobie, że zamiast tych 6 Ursusów byłyby takie bydlaki. Ile to roboty by zrobiło, ale no wiecie, swój klimat jest. Fajnie, że jednak mimo wszystko pojawiło się coś innego, coś nowego. Bo to jednak jakby nie patrzeć, kurczę, no zastępuje na przykład 5 osób, nie? Bo jednak no sami wiecie, jak te orki wyglądały, jakie tutaj są góry, jak to wszystko wygląda. No i zobaczymy, po pierwsze, ten pierwszy rok też będzie taki, żeby się nie zrazić, bo jednak wiecie, ta ziemia nie jest przerobiona, Przemek robi na około 330 centów, więc mimo wszystko to spalanie będzie dość duże na pewno, 600 litrów zbiornik. To Przemek, ile mówił, że czasu leli? 10 minut? 25 minut leży paliwo do samego zbiornika, więc dajcie Panie Boże, żeby to na 2 dni chociaż starczyło, bo kuźwa, no zalać tego potwora, to tam dwa mauzery do środka wciągnęło chyba. Generalnie, no słuchajcie, no ja nie jestem oczywiście sam, ze mną jest Bronuś z tyłu. Bronek tak wszedł na jedną górę i mówi, kuźwa, ja się wcale nie dziwię, że kiedyś jak się przyjeżdżało do Mokrzyna nagrywać, no to się nagrywało praktycznie kilka dni jeden film. Siemka, wleć na górę i zobaczyć, jak te pola wyglądają, to normalnie człowiek sobie przypomina stare czasy i już wiadomo, dlaczego było się trochę lepszej postury, bo człowiek jednak pobiegał po tych polach, a teraz no wiadomo jak się dorosło, tak? Się dorosło, po prostu się do tego wszystkiego dorosło. Kurde, tak wiecie, próbuję jakieś te kadry obrać, ale to widzę, że to nie oddaje. Ogólnie, słuchajcie, jesteśmy na kawałku, myślę, że dobrze znanym pod nazwą Poligon. Poligon. Nie wiem, czy już mówiłeś, czy nie. Nie, nie mówiłem. 27 hektarów w jednym kawałku i pole jest tak pokręcone, że... Diabeł. No, takich ogólnie pól pokręconych jest tutaj bardzo dużo, ale to jest naprawdę wyjątkowe. Praktycznie same góry, same dołki, same winkle, same krzaki jakieś gdzieś tam, kurde. No, ile to ma miec? Nie mam pojęcia. Nie policzył. No, obrotówką tak jak... nie chciałbym tego orać. Nie, powiem wam, że tutaj naprawdę, no jest wesoło, ale już jak było pługiem zawsze orane, no to gdzieś tam prezes zawsze miał obrane sobie, wiecie, punkty, gdzie te zagony porobić i w ogóle. To jest ten duży, duży plus, w którym zamiast 5 osób może to zrobić jedna. No i jaka oszczędność, słuchajcie, no orka, no to już wiadomo, zalać wszystkie ciągniki, ogarnąć tą robotę, wiadomo, dużo ludzi nadal jest i tak przekonanych, że to, co zrobi orka, to nie zrobi nic. Ale no to gdzieś tam mimo wszystko, patrząc teraz, jakie mamy lata, to jednak ta oszczędność jest bardzo ważna. A też przy okazji powiedzmy sobie, że no 30 na 30 centów tutaj pługami zrobić, ciężko by było, na pewno. No bo u nas na
To jest twarde, nie? Jest, no kurde, słuchajcie, tu jest skała. Tu jest skała, naprawdę w szoku jestem, jak sobie Kejsior radzi. Zresztą, no to słyszycie. I naprawdę bardzo ładnie to wygląda, nie? Więc leci tu na 30 centów, wiecie, po pierwszym roku już ta ziemia w jakiś tam sposób się przerobi. I to też, wiecie, oszczędność w pracach, no bo tak naprawdę, no co, po tym od razu wjeżdża siewnik. Nie, odchodzi wam całe bronowanie, czyli to, co najbardziej lubiliście u mnie. No ale niestety ja już nie bardzo, bo jak się jechało na 2 miesiące bronowania, to już po prostu człowiek tym wszystkim nie będę mówił jak. I tak właśnie dzisiaj mówię, a kurde, chciałbym tego vloga trochę inaczej, bo zawsze jest to GoPro i często, wiecie, no GoPro jest fajne, jak człowiek nie ma czasu nagrać vloga, bo wtedy założy na głowę i dobra, ręce wolne można robić, nie? A tak jak tutaj, no to kurczę, no dzisiaj petarda, tylko trochę wieje, więc tego się obawiam, że nie zawsze może być wszystko słychać, nie? Uciekaj! Nie? Wielki. Zobaczcie, teraz tego nie widać, a tak naprawdę stoimy na tym polu, jest tak, nie? I zresztą, okej, teraz leci, bo trochę już stawia go bokiem. Mówię, no niestety, te perspektywy z kamer nigdy tak nie oddają. Ja tak czekam chwilę, mówię, może zacznę tego vloga. Czas leci i mówię, może trochę wiatr się uspokoi, to odpalamy drona. Hymel Jadwiga. No, na takim zoomku można by było tu chodzić, ale no niestety, przy takim nagrywaniu vloga się nie da. Wszedłem na górkę, mówię, nie, no muszę spróbować po prostu, także raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, chwilę się uspokoiło, dlatego, że się włączyłem, bo tak to by mi czapkę zerwało. Niestety tak wieje, no taka pogoda jeszcze nas nie rozpieszcza, też chcieliśmy wyczekać, żeby fajniejszy dzień trafić, no ale niestety, wczoraj 27 stopni i tak naprawdę dzisiaj o 13 mniej, przy okazji jeszcze tak wieje, że na pewno będziecie to słyszeć kilka razy, ale niestety na kolejne dni to nic nie napiewa optymizmem, że będzie lepiej. Ma jeszcze też do tego padać, więc już w ogóle by było ciężko ponagrywać. Generalnie całkiem inaczej też ten film miał wyglądać, bo tak naprawdę wiecie, chłopaki kupili Kejsa w tamtym roku, ale naprawdę było sporo roboty przy nim i tak naprawdę jeszcze chłopaki wszystko muszą rozgryźć. To nie jest to, że już mają tak jak Ursusa w jednym palcu i go rozbiorą całego i do rana jest złożony. Tutaj no troszeczkę inaczej, już jednak troszeczkę tej elektroniki jest więcej, ale to zobaczycie sobie później, jak wsiądziemy do środka. No i wiecie, chłopaki go przez całą jesień robili. Na wiosnę chcieliśmy właśnie ogarnąć testy, żeby po prostu sprawdzić, jak on będzie w tej bezorce chodził, czy to się tu w ogóle nada na te tereny. Wiadomo, to jest prawie 300 koni w tym Kejsie, a tak naprawdę no musimy sobie radzić tutaj z czwórką, bo niestety no w te góry nic innego tutaj nie zrobimy. Miał właśnie przyjść on typowo na wiosnę, zanim jeszcze chłopaki coś kupią, no ale się nie udało, chłopaki się nie mogli doczekać i akurat trafiło się im, więc kupili Horsa, też czwóreczkę, też 13 łap, no ale jak już mieliśmy ugadane testy, no to... To trzeba to przetestować, tutaj też mamy całkiem inny wał niż w tym Horszu. Tam jest taki fajny, nie wiem, jak nie znam się na tych wszystkich nazwach tych wałów, ten jest o wiele cięższy i generalnie na takiej normalnej glebie to on naprawdę zajebistą robotę robi i zagęszcza. Tutaj niestety, jeżeli są to gliny i jest to taka ziemia jaka jest, no to wiecie, to się wszystko trochę oblepia mimo wszystko. Gdzieś tam no już te końcówki wałów nie robią takiej roboty, jakby powinny robić, gdy jest to robione w miarę w suchszych warunkach. No więc chłopaki już sobie tutaj Horszem swoim sporo podziałali generalnie. No ale teraz akurat przyszedł agromarz i do końca, znaczy sezonu, no tak można powiedzieć, do końca ogarnięcia tych pól tak naprawdę ten agromarz z nami zostaje i zobaczymy, jak Przemek oceni robotę, jak chłopaki to później ocenią. Pewnie tak przyglądacie się temu Kejsowi, bo gdzieś tam na tych ujęciach to lepiej widać niż tak u mnie z ręki. Co on tam w ogóle na tym przodzie ma? No słuchajcie, na razie jeszcze wiecie, tu jest ten Kejs w pracy. Taki typowo mechaniczny, jeśli można to powiedzieć, od strony warsztatu. No i niestety, na razie to jest taka, wiecie, prowizorka. Bo ten Kejs dostanie tuza, dostanie swój obciążnik, ale po prostu teraz na razie jeszcze chłopaki tego nie ogarniali, bo przy Horszu generalnie on sobie radził bez żadnego obciążenia. Tutaj niestety. Tam chyba bodajże, czekajcie, Horsz caluśki waży, teraz żebym was nie okłamał, waży chyba 2800 czy 2900, a tutaj ten runner
waży chyba sama podstawa jego, bez wału, 600 kg czy 700 samego wału. No jest o wiele, wiele cięższy, był też tam, będziecie mogli zauważyć podczas rozładunku. Był lekki problem, bo chłopaki wcześniej już ściągali, można powiedzieć, w niedługim czasie dwa takie bezorkowce. Jeden po Tingera, właśnie u tego gospodarza, u którego to ściągaliśmy, i właśnie tego Horsza, który też ostatnio chłopaków się na gospodarstwie pojawił. No i tamte bez problemu sobie dwa tury poradziły, a tutaj jak widzieliście, no koparka musiała nas jeszcze wspomóc. Saved him. That's why I'm letting her know she's amazing. She never did a thing. A boy like me would be in need. When all I really wanted was to have some fun. So I'm telling you one thing. No. Bo przecież tu kurde ile razy jak my oraliśmy, pamiętam, to był ten problem, zawsze, że zawsze tu trochę, trochę
szybciej, bo tu gdzieś drenaż szła, to wiecie, a później był problem, że o kurde, tu ktoś drena, chyba mora, bo woda stoi. No, także witamy was w kabinie, Krzemek sobie pięknie akurat dziobą, wy zobaczycie z perspektywy kierowcy. Bronek chyba miał u siebie na głowie, nie? Tak, tak, tak. No to super się składa, bo będziemy mogli akurat sobie dwie perspektywy zobaczyć. No nie, no pani sobie teraz siedzi, tak można powiedzieć, kurde. Jak król. A nie, że człowiek co chwilę tylko na pumpie z tym pługiem mi się obracać i nie daje rady. Nie, no coś innego całkiem. No proszę bardzo, plastik chyba trochę zaczął butelę kotać. Oddzielny plastik, ale... jakiegoś nie. I to jest tych powietrza pod tym schowane. Tylko nie ma niestety blokady oryginalnej. Trzeba to skompletować, bo ta sama blokada składa się z 8 elementów. I trzeba wszystko po numerach z katalogu skompletować. No powiem wam szczerze, nie mam pojęcia, jak będzie wyglądał ten materiał. Nie lubię, jak nie jestem pewny tego, co gadam, bo nie wiem, co mam wrzucić z racji tego, że biało strasznie na dworzu. Fajną perspektywę chciałem nagrać, trochę inną. No ale niestety, jak zawsze, no wiatr oczy i nie powiem co wciąż. Ale powiem wam, najważniejsze jest to, że robota idzie. Coś tam z drona sobie polatałem, myślałem, że będzie gorzej, ale jak tam się trochę wyżej latało, najgorzej właśnie jak się człowiek po ziemi zbliżał, to tak te wiry powietrza były, że niestety tego drona trochę nosiło. No ale tak to daje zarobić się radę. No i można śmiało powiedzieć, że no i Kejsior daje zajebiście radę, no i ten agronaż też, bo powiem ci, że naprawdę efekt z góry jest powalający, nie? Bo... No źle to po nim nie wygląda, nie? No ja jestem mega ciekawy, bo Porsche nie widziałem, ale to tam jeszcze coś odlecie, to nie uciecze. Więc na pewno jeszcze Porsche sobie w pracy zobaczymy. Ty wiesz, jak się u was ten wał nazywał, bo ja ludziom chciałem wytłumaczyć, ale nie pamiętam właśnie. Fachowej nazwy nie znam, ale będę to mówił wał sprężynowy. O, no to bardziej może teraz już coś wam to powie, bo mówię, też tej fachowej nazwy tego... Nie kojarzę. No tu jeszcze wiadomo, trochę pracy jest przy Kejsie, ale on po to był kupiony, żeby się nauczyć wszystkiego tak naprawdę przy nim i żeby gdzieś go ogarnąć po swojemu. Bo z tym, że w Ursusie bez butów siedzieć to by było, nie? Zazwyczaj to nie dało się, bo po co chwilę człowiek coś wychodził, a to się coś urwało, a to niestety po kamienia trzeba było iść, to tak jedynie co to w klapkach Nike'a by sobie można było pobiegać. To jak coś się urwie, to nawet nie ma sensu wychodzić. Tak, to jest usiąść i płakać. Tak, jedynie. No to jest tak jak mówią, no niestety i tak on jeszcze chyba tej elektroniki nie ma tak naćpane jak... Nie, nie ma tragedii akurat w tym modelu jeszcze. To jeszcze takie pośrednie jest, można powiedzieć, więc tak jak dla was to dobry przeskok z typowej mechaniki, takiej jak Ursus. Gdzieś jeszcze uczyć się też na takim ciągniku. I teraz no, jakie wady, jakie zalety na sam start? Jakieś wady, takie, które na pierwszy rzut oka ci się zrzucają? Jeśli chodzi o uprawę, czy jeśli chodzi o całość? Jeśli chodzi o case'a, może o... A może o case'a? Właściwie dostępność części i ceny części. To jest taki największy minus właściwie. Z takich głównych minusów. Drugie, tak jak wspomniałem, to jest właśnie mała dostępność części zamiennych do niego. Oryginalne są dostępne owszem, ale kosztują 3 razy tyle. Więc to jest taka największa wada właściwie, jak na ten moment. Krótko go uszukujemy, kolejne wady wykryjemy pewnie z czasem. No bo co, największą teraz robotę no mieliście ze skrzynią, nie? Nie rozbieraliśmy skrzyni. Nie? Nie. Co z czym, co mieliście do zrobienia teraz? Jeśli jak oglądaliśmy, to faktycznie nie chodzi trzeci zakres skrzyni biegów. Ale po zjeździe z nawety pojechałem na jazdę próbną i wszystko od tak się naprawiło. Więc zmienił miejsce i zaczął działać. Właśnie gdzie się trafił. No, dokładnie. Jaką usterkę teraz niedawno mieliśmy, to zepsuł się, spalił, nie wiadomo co się dokładnie stało. Sterownik od skrzyni biegów. Ale no to jak ustery, co tam coś też mówi, tak. Może być? Stanął na polu i musieliśmy go niestety, ale spolować. Więc traktor po 8 hektarach został z pola ściągnięty. Więc to już dobrze nie wyglądało, ale na szczęście mamy blisko sąsiada, który mniej więcej się zna na takich właśnie komputerach i niekomputerach. I udało mu się właśnie wykryć, że jest to wina sterownika, więc na drugi dzień jechaliśmy po sterownik i po wymianie wszystko wróciło do normy. Pełni sezon trzeba powiedzieć, jednak jakby nie patrzeć, to już mamy, zaraz będzie połowa kwietnia, to moment leci, a tak naprawdę tu jest ogarnianie. Teraz sobie wyobraźcie, no teraz dałoby radę w miarę wjechać orać, bo tak naprawdę gdzieś od tygodnia poprzedniego trochę ta woda poschodziła, gdzie miała poschodzić i tak naprawdę tydzień temu by się dało tak porządnie zacząć orać, no ale weź teraz te wszystkie hektary poora i weź to upraw. No to jest właśnie to, że do tego trzeba dużo ludzi.
do Orki co najmniej trzech, wtedy kolejny do Bron, do Palowania. Do Siewnika to już tam nie mówię, bo mój tata zazwyczaj tylko to robi, jeśli przychodzi ta wiosna, więc Siewnika nie liczę, ale Brony, Wały, Orka to trochę ludzi jest potrzebne. Jestem, no tutaj odpadają te głównie, no odpada wiadomo Orka i Brony, Siew zostaje normalnie, no i wałujecie później też, zależnie od pogody. Aha. Jeśli po siewach zapowiadany jest deszcz, to nie wałujemy, bo wilgoci no, po prostu no, tak, no. Na wschody wystarczy. Sianie po bezorkowcu, bo jednak to słuchajcie, to sami też widzicie, jak u nas jest, raz jest glina, raz jest piach, raz jest taka pulpa, że to masakra i niestety no przy siewach czasami gdzieś tam wiecie, jak pod górkę człowiek ledwo co próbuje się sam wciągnąć ciągnikiem, no do tego ma jeszcze siewnik, no to jednak wiecie, po takich bronach tym wszystkim czasami jest miękko i takie pulpy, a jednak po tym, no jak się chodzi, powiem wam, no ten wał widać, że robi robotę, bo naprawdę po nim tak zagęszczony jest, tak utwardzony, że jest naprawdę duży, duży efekt tego wszystkiego. Myślałem, że trochę bardziej będzie się oklejał, ale nie aż tak tragicznie. No parę razy stanął, na przykład tutaj, o. No, bałem się zatrzymał. Piasek jest niestety bardzo sypki i lekki, więc ten wał go po prostu ciągnie. Ale powiem ci tak mimo wszystko, wiadomo, no teraz z taką mocą około 5 metrów by spokojnie powinien tutaj ten bezorkowiec iść. Ale wiecie, no u nas to jest inne rolnictwo. Jak ktoś dobrze i właśnie śledzi filmy, albo był kiedyś na Kaszubach, to sam wie. Bardziej można powiedzieć w okolicach Bytowa, bo odjedzie się od Bytowa z 15-20 km i tam już ten teren jest taki, można powiedzieć, że zrównoważony i też są lepsze ziemie, na przykład w stronę Słupska. Ale tak jak tu jeśli chodzi o Bytów, no to rolnictwo naprawdę jest uprawiane na trudnych warunkach. I tutaj jednak no to zapotrzebowanie mocy jest o wiele, wiele większe niż to gdzieś na tych maszynach jest to zazwyczaj podawane. Dlatego też myślałem, że momentami naprawdę przez to, że wiecie, no to jedziemy na 30 cm, jednak ta warstwa próżnia no jest na pewno zrywana, więc myślałem, że będzie o wiele ciężej, a naprawdę Kejsior sobie fajnie tutaj radzi. No jeszcze jednak no faktycznie, no tu obciążnik jest około 900 kg teraz, tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, przynajmniej mam nadzieję, że to wstawię, jeżeli bym tego nie wstawił, bo za mocno wiało, no to na razie jest taka prowizorka po prostu tutaj zrobiona, po to, że no z Forszem było w miarę okej, bo nie był aż tak ciężki, a tutaj no niestety, jeśli chodzi o agromasza, no już jest ten ciężar i no bez obciążnika to ani rusz. Więc na razie jest taka prowizorka na szybko, a jak trzeba będzie zrobić, no to taki pewnie koło 1,5 tony tu będzie w sam raz, żeby tu mógł ogarnąć. No i też tłuszcz będzie ogarnięty, więc to też całkiem inna robota. Teraz mamy, można powiedzieć, to śmiało, że na sztywno. Jeszcze tak wspomnę o tym, że szukaliśmy do niego oryginalnego tłuza, niestety bardzo ciężko za znalezieniem, więc pojechaliśmy do okolicznego, można tak powiedzieć, handlarza, który miał właśnie tak tuza, ale niestety nie oryginalnego, ale do tego modelu. A. I dopiero tydzień temu go przywieźliśmy. Tak dobrze, że ktoś się znalazł, bo to czekaj, to będzie koło 2000 rocznika? To jest, tak, 2000 dokładnie. No, to ten już taki, za stary to nie jest, ale te ciągniki robią setki hektarów. No teraz słuchajcie, takie dwa praktycznie w gospodarstwie z bezorkowcami. Nawet szczerze jeden, jak dobrze, bo zależy, powiem wam, od sezonu, bo tu teraz tego nie widzimy. Jak dobrze kojarzycie to pole, na którym się znajdujemy, tam jest taki transformator zaraz na wieży i tam zawsze był taki mały staweczek, takie małe bajorko. No ono w tym roku jest rozlane w każdą stronę praktycznie. No jestem mega ciekawy, jak daleko będziesz mógł dojechać, bo coś czuję, że ta ziemia jest tam tak namiętnięta. Trudno będzie to widać na pewno w którymś momencie. Więc no niestety w zależności jaki rok się trafi, no bo tu wiecie, w tych górach to pewnie zawsze i nawet z samym bezorkowcem pójdzie, nie? Dlatego też w zależności jaki rok, ale jeden sam ciągnik też jest w stanie, myślę, że pokażę. No tak patrząc mniej więcej na tą wiosnę, bo przynajmniej zawsze na wiosnę macie tak co roku bardzo podobnie w hektarach chyba do robienia, nie? Tak. To tak mniej więcej ile? 200 jest na wiosnę? Nie, aż to nie. 140, jakoś 150. Godzinę robimy takim bezorkowcem, bo po prostu są tu, wiecie, czasami małe kawałki i więcej zawracania niż to roboty. Teraz jesteśmy ogólnie, dobrze trafiliśmy dzisiaj z nagrywaniem. Dokładnie. Bo jesteśmy na najfajniejszym kawałku tego pola, po prostu to jest głupie. Najgorzej jest tam, bo tam jest zawsze, pamiętam, z prodowaniem to gacie na zmianę musiałem mieć, bo na tym skosie to tam z pronami wreszcie zawsze było ciekawie. Nie zapomnę, jak Adam pierwszy raz pronował, chyba to był pierwszy raz, i dostał właśnie tamten kawałek, się podzielił, mówi, dobra, ja jadę tam, bo ja mówię, dobra, to ja będę jechał tutaj. To Adam to
ale tam jest taka góra, nie? To jest po prostu niepojęte, jak ja tu pierwszy raz przyjechałem, mówię, ja pierdolę, ludzie to uprawiają. Tam zawsze pamiętam, często po deszczach ciężko się jeździło, bo było tak powymywane, z brunami to się chciało wylecieć. I wiecie, najgorsze, że ten ciągnik ledwo sam się tam ciągał z tymi brunami, jak jeszcze wpadł te dziury, to trzeba było tak ogarniać. No jest, jest. Poligon jest chyba, mogę to śmiało powiedzieć, najbardziej zwariowanym polem? Chyba tak, dokładnie. Pod względem tego, ile tu jest różnych zakamarków, klinów. Miedzy to tu nawet nie wyliczymy, ile tu jest do wyorania. Można śmiało powiedzieć, że 1/3 pola to są skleniaki. Tak, tak, to jest, ja kurde mam jeszcze jedną baterię w dronie, na koniec będę sobie szedł do samochodu, ja mam po prostu chyba wezmę i polecę, pokażę wam to pole z góry, jak to po prostu wygląda, żebyście sobie sami to zobrazowali. Gdzieś wiecie, no, na obrotówki można by było się bawić, ale nie chciałbym chyba orać tu obrotówką, tak szczerze. To jest fajne, bo jednak jak te orki czasami śledziliście dobrze, to zawsze pan Bogdan wjeżdżał, gdzieś odrysował to, co, gdzie orany i zawsze coś dla czegoś było poprzeczniakiem, coś dla czegoś było początkiem, jednak no te orki fajnie wyglądały. No nie wiem, tak w ogóle ludzie taką orkę robią. No ale to też niestety, no tak te pola praktycznie. Nie wiem, czy ktoś tu w okolicy ma normalny prostokąt albo kwadrat. Ciężko by było znaleźć. Ciężko, bardzo ciężko. Najprostsze pole w Pokrzynie, jakbyśmy mieli sobie powiedzieć, już nie mówię o tym, że wiesz, górki, skosy, tylko jakby z góry zrobił zrzut. Czy to by były łąki? Łąki to nie są nasze pola. No jo, no ale no powiedzmy, dobra, to na tych polach, które w okolicy robimy, w sensie, tak? Tak, robi o, po prostu Pokrzyn obrabia. To tak, właściwie jeden skrajek jest bardzo równy, bo, ponieważ jest wzdłuż krajówki. No. Drugi pod lasem jest taki nieco bardziej pokręcony, ale też nie ma tragedii, więc chyba w okolicy to jest takie najprostsze pole. Z tych, które Pokrzyn gdzieś tam uprawiał, czy robił usługi, to chyba to by było takie najbardziej proste pole. No i też fajnie, bo praktycznie mamy w tym pierwszym kawałku, tam jest ile? 38 i w drugim jest 12, coś takiego by było. Tak, tak, praktycznie tak. Można powiedzieć, że prawie 50 hektarów, że w jednym kawałku tylko dzieli droga polna gdzieś to, no to jest duży kawałek. No, a taki najbardziej prosty, bo prosty względem, wiecie, żadnych kurek ani skosów. Nie wiem, czy nie ten daleko się jeździło. Nożynko. Nie wiem, czy chyba pod tym względem pole lotnisko, jak to my nazywaliśmy. I taki chyba wlot też był kiedyś. No, to chyba Nożynko by było takie najfajniejsze. Ale tam wiecie, spoko, bo jak się wjechało brunami 9 metrów, jechało się chyba z 10 minut w jedną stronę, no ale to ubywało hektarów jednak, no tam było chyba około 50 hektarów, więc, dokładnie. Więc no, są i takie pola. Tak to się żyje na tej Polski. A tutaj, jeśli oceniasz Bezonkowca, pomiędzy Chorszem, a pomiędzy właśnie Agromasem, tak na, to tu go nie robisz, bo ile Chorszem to jest hektarów? Też niedużo właściwie. Podobnie jak tym teraz, bo tutaj niestety na Gromasza dostałem pole, które ma trochę więcej hektarów, tylko w jednym kawałku, a Chorszym robiłem właściwie takie same kąty. No tak. Jeśli chodzi o samą pracę, no to gdyby nie ten wał w tym przypadku, praca była dużo lżejsza. No na pewno. Ten wał bardzo, bardzo robi duże obciążenie na sam ciągnik, jak i na samą uprawę. A właśnie w tym Chorszu, tak jak Kasper mówił, mamy ten wał sprężynowy, który idzie bardzo ładnie i wydaje mi się, że lepiej to pole po tym wygląda, po tym właśnie wale. Więc tutaj dobór po prostu wału. Inny. I ciekawe to mogło wyglądać. Wiecie, teraz jeszcze ciężko, jak tu ma zostać do końca sezonu, to my gdzieś na koniec sezonu pewnie przyjedziemy, zobaczymy, albo gdzieś to tam w międzyczasie się dogra. Będzie można więcej ocenić. Jak tak naprawdę gdzieś tam jest, wiecie, czy coś by nam się uszkodziło, czy coś by było tutaj do zrobienia, jak to się spisze po dłuższej trochę pracy. Na razie to jest też nowość. Inaczej by było, gdyby praktycznie już można powiedzieć, był jeden, drugi sezon porobiony Chorszem i nagle teraz przychodzi taka maszyna, łatwiej by było na pewno to porobić. No tak, no to już było można więcej rzeczy powiedzieć o tym, tak. Nie? A teraz, no, tamte, pamiętasz jak ten Chorsz się tamten nazywa? Terrano 4FX. No myślę, że gdzieś tam jeszcze, jak nie w tym roku, może i tak, jak nie na tą wiosnę, to gdzieś tam na następnym rozpoczęciu sezonu, czyli gdzieś tam na jesienne prace, to wtedy sobie go podogramy, bo prawdopodobnie na tym no właśnie Agromasem będziemy chcieli sobie tutaj ten sezon wykończyć i wielkie pozdrowienia na Piotra za tutaj możliwość potestować.
oryginalnie już wtapiane jakby, wiesz, w opony, czy to ktoś tak, się sam przerabia? To są, że to są akurat opony, były przystosowane pod, tak jak Mateusz powiedział, pod to lotnisko, co było odśnieżane. A, bo on na takim czymś robił, jo? Tak. Ja historii jego nie znam, więc nie wiedziałem, że on gdzieś taki... Odśnieżał lotnisko. Kurde, to widzicie, ci mówiłem, że zamiast obciążnika, jakby mu przyspawał na stałe tura do Buka, do śniegu, to mówię, on by i wyglądał, i by, mówię, od razu byłby ten dociążony. No to prawda. No, ci powiem, że nim zimę, fajnie. Teraz to jest bajka, jak z przodu trud będzie ogarnięty, wszystko, ja pierdzielę, jedziesz się brudko. A to ten w ogóle słupek, to jest w ogóle fajnie wymyślone, że na tym słupku mamy tyle informacji. To jest bardzo fajna sprawa, naprawdę. To jest tylko, co ty mówiłeś, że nie działa, hektary? Ten dolny wyświetlacz. On tu pokazuje spalanie, tam poślizg chyba kół z tego, co ty, mi się wydaje. Ale działa, tylko jest wylany chyba. Niektórych pikseli po prostu nie pokazuje. No, tak to mamy, tak, teraz czekam na spalanie, może, tak jak ty? Teraz jest spalanie, no teraz jest 34. Tak, na godzinę. Więc może któryś z widzów będzie coś tak o takim czymś wiedział, no może niech się skontaktuje, to bardzo chętnie kupimy. Gdyby ktoś nawet miał takiego case'a czy coś, to zawsze możecie dać znać, bo nie wiem, powiedzmy, macie już takiego case'a rozpracowane, chłopaki tu dopiero z nim działają, więc zawsze jakaś, wiecie, podpowiedź czy coś, gdyby się stało, zawsze się by przydało. O, to sekrety chyba tu były. Dzień dobry, panie Krecie. Ciekawe, tu też woda stoi? Tam stoi woda, tam tam po końcu. Tam jest, ale chyba nie. To nie wiem. To już za rok pewnie już tur będzie tu obalał drzewa. Powiem wam zawsze, co było najpiękniejsze z orką. Pan Bogdan zawsze jeździł z turem i zawsze my sobie gdzieś tak, wiecie, tu normalnie orzemy, a tylko na krawędziach głowy i widać, że coś niebieskiego wystaje i się gałęzie kładą. No ale wiecie, to była szybka robota, bo teraz sami dobrze widzicie, jak u nas wyglądają obrzeża pól. To nie ma tak, że jest miedza z miedzą sąsiada i nie ma żadnego drzewka, albo nie wiem, 5 drzewek, tak jak u mnie na Solcu. Tu po prostu jest jeden wielki zagajnik dookoła każdego pola i niestety no co roku te gałęzie to wszystko wchodzą na pole i wiecie, jak tego się nie zrobi podczas uprawy, podczas orki, no to niestety później na śliwa to zostanie i trochę będzie pańskiej jest. Tu w ogóle, aha, tu było opryskane w tym roku? W sobotę było opryskane, dokładnie. W sobotę, bo tak widzę po rytej to są te ślady opryskania, ciekawe. Tak. Ja tu pryskałem. A ty to pryskałeś? A ślady? Jo. No, to widać. Trochę było mokro. Ale ci powiem, że tam ci kurde matki ściągnęło. No. To glina, nie? Cholerna. Od wierzchu się do wody napije i się robi ślizgawica. Ale co mnie się najbardziej w tym wszystkim podoba, że nie ma kamieni tak dużo. To jest kurde jeden z większych plusów chyba tego wszystkiego. To teraz kamieni będą zbierane podczas dronowania, teraz będą kamienie zbierane podczas małowania. Zawsze było spowodowane na koniec tym, że tych kamieni był totalny wysyp. I później się nagrywało właśnie takie filmy jak 50 łyżek gliska, 2 miesiące planowania i tak to się żyło na tym poprzednim wspaniałym. No tu mam 2 najlepsze ujęcia chyba dzisiaj nagrane z drona. Jak wyskakiwałem, w jednym momencie już myślałem, że mam po dronie, bo wyskoczyłem ci przed maskę. I mówię, dobra, daję go do góry, straciłem zasięg. I ja mówię, a wtedy jak on traci zasięg, to nim chwilę się nie da sterować. I ja mówię, no to na razie, nie wiem czemu, czy przez to, że tak blisko Kate już był, ale no tu najlepiej by było stanąć na krócej i dzisiaj nagrywać, bo kawałek poleciałem za chłopakami tam i praktycznie przy drzewach straciłem zasięg, już zaczął sam awaryjnie, że tak powiem, lecieć sobie, ale dzisiaj na górce no człowiek by nie wystał, niestety tak bliska, że... No. Ale teraz zadowolony Casey, bo trochę spokoju dostał. 44 na 16. Jaka to robota by piękna była, co? Ja pierdzielę, gdyby nie górę. Jaka to jest różnica? Chłopie jechał, a jechał. Kurwa. Nie pojęte, nie? Narzekać się można, mamy jak mamy. No. Po prostu nie można się poddawać. Tak, tak nigdy powiem. Się pochwalić takimi terenami nie może. U mnie to aż nuda zasnąć idzie. Kupić zasnął, nie ma szans. No ja pamiętam swoje początki, także to już nie raz wam mówiłem, więc powtarzać się nie muszę. Co to robimy? Pod Żytojarę. Pod Żytojarę. Który my dzisiaj mamy? 10 kwietnia, 11? 10. 10 kwietnia dzisiaj mamy, więc
rzepaki już kwitną, a ludzie nie mają jarego zasiane. Jest tak zwariowany sezon, że masakra. No jare nie zasiane, bo niestety mokro. Ludzie się topią na potęgę, próbują cokolwiek ruszyć tą ziemię. Ja u siebie próbowałem ruszyć ten podsiek z grochem. To wtedy nawet maszynie ją puściłem i to była walka o życie 60, żeby sama wyjechała. To tata mówi, że do dziś dnia, to minęło te 3 tygodnie, jak byłem w Solcu. No, jęczmień jest do kostki, bo no, przez tą pogodę to rośnie jak na drożdżach. No ale niestety tam, gdzie wjechałem, to w tych koleinach woda stoi. Więc póki woda nie zejdzie poniżej kolei, to tam nawet nie ruszy i groch nie ma pojęcia, kiedy będzie zasiany, czy w ogóle zasiejemy. No bo niestety jeden wielki staw. To, że nie widać tej wody, bo było przegłębosowane, to spoko, no ale niestety. Tak wilgotno, że to są. Nie mogę się nadziwić tej szyby z tyłu, nie? Ogólnie, kabiny, bo przednia szyba też jest tak dorypana. Kabina jest naprawdę ogromna. Bardzo fajna, jeśli chodzi o widoczność. Tak fajnie kabina stworzona. Tego z zewnątrz ogólnie tak nie widać. Nie, z zewnątrz to się wydaje mało. Kabina jest ogólnie mała, ale tu jest w większości szkło wszędzie. Ale tu jak się wsiądzie do środka, to dopiero widać ten efekt. Tu kanapę kuźwa z tyłu można robić, jak w tyrze. Pałce kręci. Papier szczery leży. Gdzie? To już chyba podcierał papierem ściernym. Ale to już tak wiesz, jak rano nie miał czym, zostawił i później dopiero jak jechał, 2 godziny później. No właśnie, a teraz, bo zawsze przecież było największy problem, kurde, jak się wjeżdżało, wiecie, gdzieś z obrotówką, czy było gdzieś, wiecie, na dużym skosie, czy na dużej kurce, był zawsze problem, bo ciężko obrócić. No tu jak tu z nawracaniem, jak nie ma tego dociążenia, chyba czasami ciężko trochę. Nawet z dociążeniem to by nie było takie łatwe. Zawsze trzeba jakoś tam zajechać, kombinować, żeby jednak ten wjechać po prostu w ten przejazd. No. A że wiecie, te bugi czy coś to trzymały trochę, bo człowiek tu blisko przy ziemi trzymał to i jakoś w miarę to szło. No tutaj no niestety, tu jeszcze w miarę na tym polu, tam się chyba czulowo zawracało i na pewno jak jest ten zagajnik tych brzuzek przed kurką zjazdem, tam pamiętam zawsze jest, tak. Z dronami ze wszystkim to mega ściągało. Pierwszy rzut oka, człowiek spojrzy, to naprawdę mega fajnie to pole oddaje. Bardzo ładnie wygląda. Zobaczymy jak schody. Zobaczymy w ogóle jak po 2 sezonach, powiedzmy, takich bezodkowcach będzie robione, jak to będzie wyglądało tak naprawdę. I się okaże, jak wyjdzie z chwastami jednak, tak? No, bo jednak to tu na pewno troszeczkę więcej tego będzie. Bo jednak co orka, to orka, jak to mówią. No ale to jest. Fajnie by było mieć takie pole, które szkoda, że tego człowiek nigdy nie wyliczał, nie? Powiedzmy, jak na poligon jechało 5 traktorów orać i teraz sobie przeliczyć jaki czas, jakie spalanie było. No spalanie można było zawsze liczyć w okolicach 15 tam do 17 litrów na hektar. Trzeba było to podzielić na hektary, powiedzmy, teraz podzielić to przez liczbę maszyn, ile no ludzi, właśnie. Wypłaty, niewypłaty, to wszystko. Wiecie, tu teraz jak na pierwszy rzut oka się rzuci, ja pierdzielę 40-50 powiedzmy na godzinę, nie? To jest dużo, ale no jednak to robi jedna osoba, nie? A nie 5. No i teraz też jednak wszystkie ciągniki zalać. Coś się wydarzy, no to... Zużycie pługów, tak. Zużycie innych płynów. No to jestem mega ciekawy, ile na tę ziemię tutaj starczą takie łapy bez odkowców. Tak patrząc po tych, bo te dostaliśmy nowe. Tak, te były nowe. Tych już mało co zostało właściwie. Ja pierdzielę. Po ilu? Po gdzieś 15 hektarach? 14? Ich już mało co jest. Ale one są tak, że masz je, możesz je przełożyć? Nie. Są tak, nie? One są profilowane na... Nie, mi chodzi o same reliczki tylko. Same reliczki. Same, no nie wiem, dłuta to można nazwać? Myślę, że... Chyba można. A, czy one mają, a dobra, jest teraz widzę, bo tam ziemia była, ale tu na tej prawej widzę, one są no na 25 bo... centymetrach gdzieś, tam chyba się odkręca. 20, wczoraj mierzyłem z Piotrkiem, było 27-28 około. No, to coś takiego, więc, kurde, no to ciekawie. Fajnie są te dłuta właśnie z węglikiem, ale
raz, że jedno kosztuje 400 zł prawie. To niestety u nas trafi się na większy kamień, no i jest po takim ducie, tak można powiedzieć. I 400 idzie w ziemię. O kurde, no to jednak to teraz jakoś... Teraz ile? 13 łap mamy, tak? Jo. 13 łap, no to sobie możecie sami policzyć. O, ale co to, jak w taksi? No to na górze się spoiler pojawił, nie? 200 zł. Biegi, tu masz gaz ręczny, o proszę. Tu masz sterowanie sekcjami, tu jest blokowanie sekcji, podnośnik, podnoszenie go do góry. Tutaj regulacja głębokości. Tego jeszcze do końca nie sprawdziliśmy, wiem tylko tyle, że to jest chyba siła docisku. No właśnie miałem powiedzieć, czy nie dociążenie to jest cofanie. Tutaj jest napęd, blokada, to jest sterowanie piątą sekcją. I tutaj też właśnie przycisk, którego nazwy dokładnie nie powiem, ale wiem tyle, że... czekaj, jakby to można nazwać? Tak jakby taka kontrola trakcji, jeśli chodzi o podnośnik, że jeśli koła zaczną mielić, automatycznie podnośnik idzie w górę. Nie zaprezentuję wam teraz, bo tutaj nie ma takiego miejsca. Kurde, to mądre. No i tutaj wałek oczywiście, sterowanie przepływem piątej sekcji, a tutaj od 1 do 4 sekcje są. No to jest zajebiste, nie? Trochę bajerów tutaj jest. No schowane w tym podłokietniku. Tutaj prawdopodobnie jest od tuza, ale tego jeszcze nie wiemy, bo tuza na razie nie mamy. Tutaj wysokość podnoszenia, prędkość opuszczania czy podnoszenia i tego też jeszcze dokładnie nie wiem. No jak także... ktoś miał i by wiedział, to możecie dawać znać, możecie znaleźć profil. Właśnie zapraszamy na Instagrama Bożego, bo stamtąd się najwięcej ludzi dowiedziało o nowym nabytku w Mokrzynie. O proszę. My gdzieś tam tak naprawdę Facebooka, nie... przepraszam. Facebooka, no tak, Facebooka. Ale na Facebooka też zapraszam, także Instagram, Facebook, Gier Mokrzyn, możecie sobie wbić, bo pamiętam wtedy, jak ty wstawiłeś zdjęcie i ludzie tak od razu pisali: Jezus Maria, nie mówcie, że jest nowy nabytek w Mokrzynie i w ogóle, i my tak wiecie, no ale znalazło się również kilka przeciwników. Jak to tak Mokrzyn wymienia ciągniki na nowe? A jak wycinało się ciągle jakieś komentarze, to o Jezu, byś tam zmienili w końcu, no. Tam, co, ile to można, nie? Ale to tak, to nikt, niestety nikomu nie dogonisz, nie? Trzeba robić tak, jak się da, na tyle jest starczy funduszy, na ile pozwalają możliwości, tak, i tyle. A nie zadłużać się, brać kredytu na ile milionów, żeby później nie było z czego to spłacić. No niestety takie czasy przyszły, że teraz no, czasami nie masz czego dołożyć, bo jak nie ma się hodowli zwierzęcej i nie ma co się zrobić z tym swoim zbożem, tego skarmić w jakiś tam pewien sposób, my na szorcu teraz był ten duży plus, że jednak mamy te świnie i możemy to zboże swoje skarmić dla swoich zwierząt, no to jeszcze spoko. A jak wiesz, masz zboże, sprzedaż zboże i koniec, taki twój dochód jednorazowy w roku. Niestety, tak to jest. Więc tylko gdzieś jeszcze usługi dobrze ratują. Usługi to właściwie teraz taki największe źródło utrzymania. Chociaż 100 ton żyta jeszcze u nas leży. Ale po 500 zł kurwa sprzedawać, no nie, no to aż szkoda. Tylko że widzisz, no zaraz idą kolejne żniwa i co tu z tym robić, nie? To jest największy ból. Że rolnik się musi bawić, że to będzie kolejne żniwa, nie? A no ból nie zostawi żugory. Na sezon czy dwa, no bo z tego trzeba żyć mimo wszystko. Pieniądz, jak to mówię. No ale to już... Nie na tym dzisiaj mowa, w tym vlogu na pewno. No właśnie. Kejsior, słuchajcie, dzisiaj tak pozytywnie bardziej. Kejsior, po pierwsze, co nowe Zorkowiec, no to jest najważniejsza rzecz dla niego na pewno. Następna rzecz to na pewno jakaś talerzówka. Tak. Przy pracach możliwych. My tutaj będziemy się na pewno starali i coś pomyśleć na przykład na temat talerzówki. Nawet nie powiem wam, że 6-metrowej. Myślę, że tutaj jakby kogoś jak tego ustawił, to pójdzie tak czy siak. Więc tu myślę, że jeszcze jakieś testy mogą się wydarzyć. Chodzi o agromasę i właśnie talerzóweczkę. To na ten moment, z jaką talerzówką będzie latał? Case? No? Będziemy szukać talerzówki. Bo te nie statek, co macie. Nie, 4-metrowej nawet chyba nie ma sensu poczepiać. Nie, bo to przecież... No to spalanie będzie wyższe niż jest tego warte. No nie, jednak... z takową nie popędziesz jakoś szybko, bo by chyba się tam urywało wszystko. Jednak maszyna musi być adekwatna do mocy ciągnika, no bo jeśli ma być, powiedzmy, ciągnik 300 koni, a maszyna przystosowana do ciągnika 150 czy 200 koni, no to się niestety, ale mija z celem. No, głównie praca w ziemi dla niego, bo no, transport ogólnie myśleliśmy, ale raz, że brakuje w nim pneumatyki. No. Może z czasem, kiedy się ją założy. Ale to są takie bardziej odległe plany. Bo jednak fajnie też będzie nim jechać, bo
trochę więcej uciągnie, tak można powiedzieć. Patrząc na to, co Ursusy muszą sobie radzić, kuźwa po mocy koło pod tą górę podjeżdżać. Zresztą sam transport, nawet nożynka spoko, nie? Ile on w ogóle jedzie? 40. Aha. No ale to wygoda i pewność, nie? Bo jednak jest zaciążony bardziej. Przy takim tonażu, jakie te ciągniki ciągają, no to... Myślę, że to naprawdę bajeczka. Bardzo fajna sprawa. Średnia pewnie koło 8 na godzinę, nie? Wiadomo, gdzieś tam pojedziesz pod górkę, no to 6, nie? Ale mniej więcej koło 8, no tak jak i w Urce praktycznie, nie? No w Urce też tak koło 8 się leci. Także niech robotka idzie dużo, jeszcze hektarów zostało do końca, powiedzmy już bez poligonu, jak to zrobimy? No to zostanie właściwie u Dorkę 34 hektary i tutaj takie kąty, można powiedzieć, około 20-25 hektarów. No właściwie będzie na tyle. Nie licząc oczywiście usług, jeśli jakiekolwiek jeszcze się przytrafią. Jeśli chodzi o właśnie bezorkową, o właśnie o bezorkowca, bo to też nie wiadomo. To jest to, że jednak kurde, zobacz, ty sobie dzisiaj tu sam robisz. Tata już jakby nie patrzeć może siać. Felek gdzieś już baluje. Piotrek rozsiewa nawozy. To jest kurde, no idealna robota. Każdy ma swoją i dziękuję, nie? To jest właśnie ta największa zaleta, że każda osoba robi swoje, nie ma czegoś takiego, że trzy osoby muszą być teraz na dzisiaj, bo muszą orać, wtedy traktory trzeba jakoś tam przyczepiać do brączy, do wałów. No właśnie, tylko każdy traktor ma swoje zadanie. Kami wracaliśmy, dobra, ten już musi jechać z konami jutro, bo niestety glinę trzeba rozbić, bo jak tego nie rozbijesz, to później się skała zrobi. Tu już by dobrze było też nawóz od razu posiadł, bo by to przebronował i to takie było przyczepianie ciągłe, nie? No a teraz jednak będzie tyle wygodniej, że nie będzie trzeba aż tyle się z tym oczywiście machać. Nasz gwizduś normalnie na urlopie jest generalnie, rozebrany sobie. Gwizduś, tak mówię, dobrze czy ciężka tak, gwizduś? Tak, gwizduś, no. Gdzie gwizduś to można powiedzieć była wisienka na torcie każdej wiosny. No, brony to były jego przecież. Ten ciągnik chyba najwięcej robił, bo to godzin, jeśli no, chodzi tak, o pracę. Mi się wydaje, że w sezonie chyba tak. No i też, no bo tak, i orka, gwizdek zawsze. No i do tego wszystkiego, jakby nie patrzeć, jest no bronowanie, nie? Wiadomo, brony szerokie, też by trzeba było na pewno mieć na uwadze ciężko, bo jednak masz 4-metrowy siernikio. Tak. No to jednak jest tych przejazdów jest sporo, każde pole teraz zasiać, w każdej orce ciężka też była. Więc to są dwa ciągniki, które najbardziej były eksploatowane, można tak powiedzieć, nie? No tu tak, dzisiaj, nie wiem, do której będziesz robił, ale no do... No którą mamy godzinę? Kawałek, 18, no. Myślę, jeszcze 4 godziny porobię i... No dojedziesz, mi się wydaje, gdzieś na... Jak będzie się zaczynał ten długi kawałek tamten, nie? Dużo raczej nie zostanie już. No. To sobie zostawię na jutro. Jak było opryskane randapem, to niech sobie to jeszcze trochę poleży. No widać, że żółknie ładnie, nie? Wczoraj jeszcze było zielone. A. Dzisiaj już... Oczywiście nie patrzcie na mijaki, bo ja to pryskałem. A ja tam dopiero właściwie się uczę, jeśli chodzi o oprysk. Więc trochę miejscami zielono jeszcze jest. Nawigacje mamy, mimo wszystko nie są one przystosowane do tych górzystych terenów, więc bardzo ciężko, szczególnie jeśli chodzi o nowicjusza, się z tym uporać, żeby to dokładnie opryskać. No, także tak robota tu będzie wyglądała, ja mówię, no teraz jest ten dron, jest duży plus, wtedy pogoda pozwalała tym dronem latać i wtedy jest fajnie, bo człowiek sobie przyjedzie i przez 2-3 godziny idzie i nagrać wam coś fajnego do pogadania i idzie coś nagrać po muzykę, to co najbardziej robicie, bo jednak no, na takich polach to tylko i wyłącznie dron, bo bronek ja w tym czasie nagrałem 20 parę minut materiału na dronie, co bronek nagrał 10 ujęć z kamery, bo niestety tam za górkę wjedzie ciągnik już i człowiek tutaj nie zrobi. Mieliśmy tak dość nisko kamerę zawieszoną, ale to z racji tego, że po prostu i tak kamera gdzieś tam nie oddaje tych górek dołków. Teraz wam ją mogę trochę przestawić. O. A w którą stronę? Do góry wziąłem. Aha, dobrze. Tu teraz bardziej była na dół, żeby tu mówię, jak będziemy opisywać jakieś rzeczy, pokazywać coś, to mówię, lepiej to będzie wyglądało. No niestety tak to zawsze mocno nie bywało. No GoPro nie oddaje nigdy perspektywy, jeśli chodzi, bo będzie jedno takie fajne ujęcie. Na koniec nagrywałem aparatem, gdzieś sobie na górce stanąłem, praktycznie tylko od lewej do prawej robiłem, to ciągnik tylko się pojawiał i znikał za tymi górkami. Więc to możecie sobie sami wyobrazić, jaka to jest
wysokość. Myślę, że teraz pomiędzy tym a górką, którą mamy po prawej stronie, myślę, że jakieś około 10 metrów może być. Możliwe, że to jest. I to w takim dość szybkim momencie ona wchodzi także do góry, tu później jest mocny skos, jak widzicie tutaj na po prawej stronie. Kamera niestety tego nie odda, nie? Nie zapomnę, najlepsze było jak jaś ze strany w czwórce, to poczekaj, było na z tyłu, na Udorpiu, jak tam jest końcówka i tam nie zawsze czwórki mogą do jakiegoś momentu tylko odjechać. A, to wiem. Tak, i ja nie zapomnę, że jak chyba siedziałem, blokada, gaz, siedzę bokiem, tu tylko manewruję i tak, ja się trzymam kurwa tych drzwi, a na kamerze później patrzę, narzekam, że zaraz kurwa ledwo co się ciągnie, trzyma, wypierdoli chyba, a na kamerze patrzę, a tam normalnie, nie, ja ludzie się pomyślą, że jakiś debil. No niestety, jest... tego nie czuć. No musiała być taka, wiecie, poziomica, nie? Na czasami zawieszona u góry i wtedy by, może to było ten kąt nachylenia, by był widoczny. Poziomica, bo nawet, może... Nie wiem, chyba w kamerze nie ma czegoś takiego, takiej opcji, co? Nie ma, musiałby nie ma się tak głową idealnie się dostosowywać chyba, wiesz? Ona by musiała wisieć kurwa na jakiejś lince z tyłu i wtedy może by to było widoczne, nie? A ty, to sobie go nie kupię. Do kolejnego vloga. Na razie strzała i trzymajcie się. Cześć!